Siema! Z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku z naszego Minecraft na telefon. I słuchajcie, w dzisiejszym filmie akcja jest taka, że trzeba ogarnąć puszka. Bo jak możecie zauważyć, no ja na ten moment jestem w jego starym domku, bo no niestety, ale musiałem uciekać. Bo jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, na który bardzo serdecznie zapraszam, możecie sobie nadrobić w karcie, tam macie całą playlistę. Sytuacja wygląda bardzo kiepsko, bo puszek nas w poprzednim filmie uwięził i zabrał moje wszystkie itemy, znowu. Ej, to już nie jest pierwszy raz, w którym puszek nam zabrał itemy. Jeszcze zrobiła się noc, mega kiepsko. No w dzisiejszym filmie plan jest taki, żeby odzyskać itemy i zamknąć puszka, słuchajcie, w klatce. Jakiej klatce? To oglądajcie do końca, to się przekonacie. Na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, bo jeżeli będzie 3000 łapek, to wtedy będzie kolejny odcinek. No i co? Ej, zaczął padać deszcz, bardzo niefajnie. No my musimy sobie, mordeczki, nie możemy pójść suchymi rękami tam na naszego puszka, musimy sobie zdobyć jakieś itemasy, czyli przydałby się jakiś miecz. Zrobię sobie najprostszy miecz. Ło, jak pioruny dają, co jest? Zrobię sobie najprostszy miecz drewniany, tak żebyśmy mieli jakiekolwiek szanse z tym puszkiem. Dobra, mamy 4 drewna, tyle w zupełności powinno nam wystarczyć, żebyśmy zrobili... O nie, to nie takie drewno, o. Dobra, zamieniłem deski, robimy sobie crafting i teraz zrobimy sobie jeszcze patyczki i z tych patyczków zrobimy sobie elegancki drewniany miecz. Mam nadzieję, że ten drewniany miecz nam pomoże, słuchajcie, w tym, żeby puszka tutaj okiełznać, no bo to jednak będzie challenge, zwłaszcza, że on ma moje wszystkie itemy, w tym diamentowy miecz, więc mam nadzieję, że w sumie nie będziemy się z nim bić. Może nam zrozumie. O nie, tutaj jest creeper, o nie! A to nie był creeper, to był wodny zombiak. Dobra, musimy biec szybko do domku. Skoro ja widzę jego nick, to on też widzi mój nick, ale dobra, zyskam na czasie, kiedy wejdę po prostu szybko do domu. Miejmy nadzieję, że nas nie zauważy. Co on tutaj robi w ogóle? Czekajcie, ja zeshiftuję. Ej, dobra, nie widzę. A, on sobie coś tutaj buduje, dobra. Póki nas nie widzi, to wbijamy sobie, o nie, wbijamy sobie do środka, dobra. I zobaczmy, co my mamy w skrzynce w ogóle. Ej, co jest? On moje itemy tutaj, ej, tej drugiej skrzynki tutaj nie było. Czyli puszek generalnie oddał nam nasze itemy. Ej, to zarąbiście, w takim razie musimy sobie wziąć tutaj nasz diamentowy miecz. Tylko pytanie, czy ja mam, ej, bo ja miałem diamentowy kill-off. Ja tego diamentowego kill-offu tutaj nie mam, ej, gdzie on się podział? Ej, mega lipa, nie mamy diamentowego kill-offu, więc musimy sobie zrobić drugi, bo akcja jest taka, że chcemy zrobić, słuchajcie, klatkę na puszka z obsydianu, żeby go zamknąć i żeby, kurczę, więcej nas nie męczył, bo mam dość tego kota, ej, serio. Właśnie, mordeczki, co do treści drugiej książki, pozwoliłem sobie ją sam przetłumaczyć, tym razem nie brałem odpowiedzi z komentarzy, po prostu sam zrobiłem tego zdjęcie i przetłumaczyłem na Google Tłumacz i z tego, co tutaj jest napisane, to tytuł książki niesie 20 kwietnia 2019, a treść brzmi tak: straciłem męża, nie wiem gdzie on jest, przykro mi go poznać, coś dziwnego dzieje się tego dnia, ponieważ zaginiony właściciel to martwa ryba w wodzie. Nie mam totalnie pojęcia, o co tutaj w tej treści chodzi. Na pewno trzeba brać poprawkę na tłumacza, no bo bądźmy szczerzy, Google Tłumacz nie zawsze dobrze tłumaczy, więc no jest tutaj trochę o właścicielu, jest tutaj o 20 kwietnia 2019, a jak dobrze wiecie, widzicie ten film 19 kwietnia, więc wydaje mi się, że jutro będzie chyba odcinek, bo jutro będzie się naprawdę mega dużo działo z tego, co wynika z tej książki, więc no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie wydarzy się nic, co mnie dotknie, ale dobra, musimy sobie zrobić diamentowy kilo. Wy oczywiście możecie pisać, co myślicie o tej treści, no jak dla mnie to jest coraz dziwniejsze. Ej, nie wiem, co się stało z moim diamentowym kill-offem, bo ja go tutaj gdzieś miałem. Musimy sobie tutaj zeshiftować tak, żeby nas puszek nie widział. Okej, ej, puszek ma moją diamentową zbroję, on nas już zauważy. Ej, co jest? Patrzcie, co tutaj... Ej, co on tutaj, patrzcie, to z cegły w ogóle sobie zrobił, tutaj ze stone bricków. Ej, co jest, co on z chatą tutaj zrobił? Puszek, gościu, co ty? Ej, co jest, patrzcie, nie jest, ała, dobra. Myślałem, że nie jest agresywnie na nas nastawiony, ale jednak jest, no dobra. W takim razie musimy sobie iść w podziemie, wykopać sobie dużo obsydianu. W sumie to potrzebuje tak około 10 obsydianu, po to, żeby zbudować właśnie klatkę i go zamknąć, żeby był święty spokój z tym kotem, bo naprawdę mam go dość. Ej, bo nie mogę sobie tutaj normalnie grać przez tego kota, bo cały czas albo mnie zabija, albo mnie troluje, cały czas tracę itemy, a tutaj w tej serii nie o to chodzi, bo, no kurczę, chciałbym zabić smoka w tej serii, no bądźmy szczerzy, w końcu
to jest Minecraft na telefon, a na telefonie nigdy nie pokonałem smoka, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Oczywiście wy możecie trzymać kciuki i łapki w górę. Dobra, przyszliśmy tutaj, kopiemy sobie tutaj ten obsydianik. Więc dobra, no co, ja kopię obsydian. Miejmy nadzieję, że to nie będzie szło aż tak wolno. Ej, i tak, nie wiem czemu, wydaje mi się, że ten obsydian w tej wersji Minecraft Bedrock naprawdę szybciej się kopie niż na wersji javowej. Odnoszę takie wrażenie, że serio szybciej wydobywam ten obsydian, no ale nie wiem, mogę się mylić. Możecie dać znać oczywiście w komentarzu, jak wy uważacie. Dobra, jak możecie zauważyć, mam 11 obsydianu. Tyle w zupełności powinno nam wystarczyć, żebyśmy mogli zrobić właśnie pułapkę na puszka. O kurde, ej, ta woda nie była tak rozlana. Co jest? Ej, co tu się odwaliło? Dobra, czekajcie, musimy iść do góry. O, dobra. No robimy sobie teraz pułapeczkę. W sumie to nie wiem, jak ona będzie wyglądać, czy... Ej, kurde, co tu jest tak ciemno? Tutaj nie było tak ciemno, jak schodziłem. Albo mi się wydaje. O nie, puszek jest na górze. Ale to dobrze. Ogólnie plan jest na pułapkę taki, że zrobię dziurę, którą naokoło, słuchajcie, obuduję obsydianem. I od góry będzie, no będzie jedna kratka widoku na niego. No nie wiem, damy szybę albo trapdora, tak żeby nie mógł się wydostać. I generalnie zbawimy... Ej, co jest? On nam wylał tutaj wodę. Ej, bardzo niedobrze, on wie, że my tutaj jesteśmy. To wszystko jasne, czemu jest tak ciemno. Ej, mega kiepsko, dobra, miejmy nadzieję, że nic się nie domyśla. Ej, w sumie to on nie jest jakoś... O nie, no puszek, gościu. Gościu, nie wylewaj tej wody. No co za denerwujący kot, naprawdę. Ej, z dzisiejszym odcinkiem jest, słuchajcie, stop z trollowaniem puszka. Mówię mu po prostu stop, nie ma trollowania. Więc my teraz za domem zrobimy mu tą klateczkę. I no jeszcze w dzisiejszym filmie muszę się pozbyć tej klatki, bo ta klatka jest tutaj okropna. Ej, naprawdę, ona wygląda strasznie. Nie mam pojęcia, po co ona została w ogóle zbudowana przez tego kota. No ale dobra, czekajcie, zobaczmy sobie. Mamy 11 obsydianu i wypadałoby zrobić, patrzcie, ja mam plan na to taki, że tutaj zrobimy sobie dziurkę, o proszę bardzo, na dnie damy obsydian i dookoła tej dziury też damy obsydian. Mam nadzieję, że mi wystarczy tego obsydianu, że nie będę musiał latać i z tego, co z moich wyliczeń wynika, że idealnie nam właśnie tego obsydianu starczy. Dobrze, dobrze, że na styk wyliczone. Ej, nie, nawet więcej będziemy mieć, ej, to kozacko. No i plan jest taki, że tutaj wrzucimy rybki, no bo jak dobrze wiecie, ten kot lubi bardzo ryby, wrzucimy tam do środka ryby, mam nadzieję, że on tam wejdzie za tymi rybami i go zabudujemy tutaj tak, żeby nie wyszedł. No kurczę, mam nadzieję, że nie będzie miał też itemów. Musimy też zrobić jakąś lukę, tak żebyśmy mieli na niego oko. No przy takiej budowli będzie to naprawdę ciężkie, więc po prostu go chyba zamuruję. No i nie wiem, i dwa dni sobie tam posiedzi, później go wypuścimy, zobaczymy, czy się ogarnie. Taki jest plan generalnie, ale dobra, pierw to musimy iść spać, bo pada deszcz, jest noc, jest mega słaba pogoda. Więc idę do łóżka. Gdzie ja mam to łóżko? A, łóżko w ogóle... Kurde, łóżko mam w tej klatce głupiej. To czekajcie, od razu sobie je przestawię i damy sobie te łóżko w miejscu, w którym było. Ej, patrzcie, co ten kot w ogóle odwalił. Widzicie? Widzicie, co on wybudował? Czy wy to widzicie? Patrzcie, on ma cały most z cegły. Powiedzcie mi, skąd ten kot ma tyle cegły? To jest mega dziwne, to jest naprawdę mega dziwne. Ale dobra, my sobie dajemy te łóżko tutaj. O, tutaj, proszę bardzo. O, dam sobie tutaj i idziemy spać, żeby zrobić dzień. Dobra, jak możecie zauważyć, mamy piękny dzień, więc teraz to jest ten moment, w którym musimy złowić ryby. Ale o, mam wędki, już myślałem, że nie mam wędki, więc łowimy sobie ryby, musimy ich złowić trochę. W sensie, no musimy złowić ich na tyle dużo, żeby on chciał tam wejść, bo jednak, no, musi mu się to opłacać. Ale dziwne jest to, że pierw nas, słuchajcie, ej, co on robi, bo on tutaj idzie. Ej, co jest? On tutaj buduje. Ej, patrzcie, on jakby zaczął się troszczyć tutaj o tą okolicę. Jak wcześniej mnie zamknął i miał wywalone i mnie torturował, tak dzisiaj nie wiem, co mu odwaliło. Ej, ten kot z każdym dniem jest coraz dziwniejszy. O, uwaga, i pyk, mamy rybkę. Dobra, jeszcze jedna potrzebna. O, pyk, o, tutaj się nic nie złowiło niestety. Dobra, więc lecimy z kolejną. Ale naprawdę, ten kot jest najbardziej tajemniczą postacią, jaką kiedykolwiek spotkałem w Minecrafcie. Poważnie, ej, typek jednego dnia jest dla nas mega niemiły, a drugiego dnia, no jak możecie zauważyć, naprawia nam tutaj ziemię, którą sam zniszczył. To jest naprawdę dziwne. To jest naprawdę dziwne. Nie wiem, czym on się sugeruje. Mamy już dwie ryby. Myślę, że jeszcze dwie i możemy uskuteczniać naszą pułapkę. Miejmy nadzieję, że zadziała. Trzymajcie mocno kciuki, żeby zadziałała, bo jeżeli nie zadziała, to będzie naprawdę mega kiepsko. I uwaga, i pyk! Dobra, mamy trzecią rybę, jeszcze tylko jedna i będziemy w domciu i zobaczymy, czy ten kot się nabierze. Ej, on tutaj buduje. Ej, on ewidentnie widział tą pułapkę chyba. Chyba, że koty są ślepe. Ej, nie wiem, czy koty są ślepe. Nie, no koty na pewno nie są ślepe, ale on tutaj, ej, co on tutaj buduje? On równa tutaj teren, jakby chciał coś tutaj zbudować. Ej, co jest?
Ej, to jest naprawdę coraz dziwniejsze, uwaga. O, dobra, pyk. No nie, nie złowiła się, bardzo niedobrze. Jeszcze raz, do 3 razy sztuka. O, pyk. No nie, kolejna wędka i co jest? Ej, nie spodziewałbym się, że wyłowię zamiast ryby 2 wędki, poważnie. O, uwaga i... No nie, no kurczę, ja chcę rybę. Halo, dobra, zmieńmy sobie miejsce. Pójdźmy sobie teraz tutaj. O, tutaj sobie zarzucimy wędkę. I może tutaj, o nie, tutaj jest creeper. Miejmy nadzieję, że on tutaj do nas nie przyjdzie. I cyk, dobra, ile mamy ryb? Mamy 4 ryby, więc to jest odpowiednia ilość. Musimy sobie iść teraz do puszka, on tutaj coś buduje. Co ten puszek tutaj buduje? Ej, co jest? Co? Ej, patrzcie, on w ogóle ma całą moją diamentową zbroję. Ej, on ewidentnie widzi tą dziurę. Ej, on ewidentnie widzi tą dziurę i patrzcie, nawet do niej nie wpada. Jak on to robi? Ej, on wpadł do tej dziury bez przynęty. Co jest? O nie, ej, dobra, korzystając z sytuacji... Co jest? Ej! Wykorzystałem tą sytuację naprawdę idealnie. Idealnie, ej, nie spodziewałbym się, że on wpadnie tak po prostu. Ej, w sumie to jestem złym panem, czekajcie, ja muszę rozwalić i dam mu te ryby, które złowiłem. Żeby nie było, że no, głodzę kota, więc damy mu te rybki. Żeby tutaj nie, z głodu nam nie umarł, no bo jednak nie chcę go zabijać. No nie, no nie, gościu, gościu, on wyszedł, bardzo niedobrze. Wrzucę mu tam 3 ryby i jedną będę miał w ręku i zobaczymy, czy to się uda. Czekajcie, muszę tutaj 3 ryby wrzucić. O, czekajcie, bo to nie jest takie hop, siup na tele... O nie, no walną nas i nie tra... Nie, oddawaj, gościu, gościu, co ty, dobra. Tu musimy mu wrzucić, okej, dobra. I czy on po nie wejdzie? Czy on po nie wejdzie? Dawaj, puszek, wjeżdżaj po ryby. Jak jesteś głodny, to wejdziesz tam. Uwaga, ej, patrzcie, ej. Wszedł, dobra. Czekajcie, musimy go szybko zamurować. Dobra, jest, udało się. Jak za pierwszym razem to był czysty przypadek, że on tam wpadł, tak teraz udało nam się go zamknąć. Jest zamknięty, słuchajcie, w pułapce z obsydianu nie ma opcji, żeby się wydostał. No, więc puszek zamknięty, w końcu mamy spokój. W tym czasie możemy pójść sobie w ogóle obczaić, co on tam pobudował w domku. No bo co jak co, ale on tutaj konkretny remoncik sobie odwalił, jak mnie nie było, bo byłem u jego w starym domku. O, i mamy jego stary dzwonek z jego starego domku, ej, tragedia, dobra. Zobaczmy, co on tutaj ma w środku. Czy coś tutaj w tych skrzynkach jest? Ej, tu, on tu ma... O, tu mam mega pusto. To znaczy, że wszystkie itemki ma pewnie przy sobie. No ale dobra, ten domek mu tutaj zostawimy. Plan jest taki, żeby puszka zostawić w tej właśnie dziurze z obsydianu na 2 dni. Ale wy ten proces możecie przyspieszyć, bo uważam, że no jednak wy puszka lubicie bardziej niż ja, no bo on wam nic nie robi. Więc jeżeli będzie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, to od razu wypuszczam puszka. Więc no w zasadzie to, ile puszek posiedzi w tej klatce, jest zależne od was. Skoro mamy taki spokój od tego kota, który nas już nie troluje i tak dalej, to możemy przejść do naszych normalnych rzeczy, które i tak bym robił, jakby tego kota nie było, więc musimy sobie, mordeczki, na pewno rozwalić. Ej, w ogóle zauważcie, że tutaj są też itemy puszka. Ej, co jest? Tutaj jest shulker box. Ej, mocno, mocno. Ej, tutaj mamy shulker boxa puszka. Ej, co jest? Zobaczmy, co w nim jest. Zobaczmy, co w nim jest. Aha, to jest ten stary shulker box. A czy on nie miał go w domku? Wydaje mi się, że nie. No dobra, niech zostanie. Musimy sobie, mordeczki, zniszczyć tą klatkę, którą ten kot zbudował, bo no nie mam pojęcia, po co to on tu zbudował. Naprawdę, nie wiem, jaki on miał w tym cel. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tym właścicielem totalnie, no bo co jak co, no ale ten kot na pewno miał kiedyś właściciela. Więc no, kurczę, no ciężko powiedzieć, ale dobra, ja tutaj będę rozwalał tą klatkę. W sumie to ja nie wiem, co możemy zrobić z tymi kratami, które tutaj wydobędziemy po rozwaleniu tej klatki, więc koniecznie piszcie w komentarzach, co z tych krat możemy zrobić, no bo pułapki dla puszka nie zrobimy, bo on ją rozwali, ale na przykład ogrodzenie to już bardziej, chociaż nie wiem, czy ja chcę mieć ogrodzenie wokół domka z krat, jak mogę zrobić z płotków i będzie o wiele ładniejsze niż to z krat, no ale możecie pisać oczywiście w komentarzu. W następnym odcinku plan jest taki, żeby skupić się na surowcach, bo chciałbym iść, mordeczki, pokonać smoka, znaczy no nie mówię, że w następnym odcinku, ale generalnie no chciałbym w tej serii pokonać smoka, dlatego, o nie, ja rozwaliłem drewno, a nie kratę, bardzo niedobrze. Czekajcie, musimy sobie tutaj, o, to musimy sobie drewienko dać tutaj, dobra, elegancko, piccobello, gracias señorita. I rozwalamy tutaj dalej, ale tego rozwalania jest tutaj naprawdę masa, ej. Nie spodziewałem się, że będzie tyle aż do roboty, no ale dobra, jesteśmy bliżej niż dalej. Więc tutaj na chillaucie rozwalamy sobie teraz kobla, te kratunie i mamy, słuchajcie, elegancko to wszystko ogarnięte. Ej, właśnie, musimy iść sobie do netheru chyba, ej, kot, ten kot dalej tam siedzi, co jest? I nawet się rusza, patrzcie.
Ej, dobrze, że mu dałem chociaż ryby, to nie będzie tam głodny. Oczywiście będziemy go dokarmiać, żebyście się o niego nie martwili, bo ja go nie chcę zabić. Ja chcę po prostu, żeby miał nauczkę, że tak się nie robi, no bo halo, ej, goście, no tak się nie robi. Nie można trollować właściciela cały czas, zwłaszcza, że ja go oswoiłem, dałem mu dom, a ten tak mi się odpłaca, więc... Dobra, prawie już tutaj wszystko rozwaliliśmy, jeszcze tylko te trzy kraty, elegancko, i mamy posprzątane po naszym kocie, który tutaj naprawdę nabroił. Jeszcze tutaj sobie tylko to tak zamurujemy i elegancko, mamy ogarnięte. Ty, ja bym sobie chciał dać ten dywan, który miałem wcześniej, ale chyba ja tego dywanu tutaj nie znajdę. Halo, halo, gdzie jest ten dywan? Ej, nie ma tego dywanu, a ja ten dywan miałem. Ale dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zamknęliśmy sobie puszka, więc w następnym odcinku będzie mega, ale to mega spokój i no ja się z tego powodu cieszę, chyba że wy zadecydujecie, że tego puszka mam uwolnić, więc no wszystko zależy od was, bo jeżeli będzie 10 tysięcy łapek, to wypuszczam tego kota. Nie wiem, czy to będzie, nie wiem, czy to jest mądre to, co ja robię, że mówię, że ej, 10 tysięcy łapek i wypuszczam kota. No ale się okaże, myślę, że i tak, jeżeli między odcinkami sobie posiedzi w klatce, to wiele rzeczy zrozumie. Więc słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy są codziennie. Ja byłem MWczka, no i co, widzimy się już jutro w następnym filmie. Trzymajcie się, na razie i elo, pa!